Hej, ziomalki, tak jak myślałem, że będę kiedyś bardzo sławny. Wystąpiłem właśnie w telewizji, znaczy na razie na YouTubie, na takim kanale takiego gościa i on tam o mnie opowiada i w ogóle obejrzyjcie sobie. Puszczę wam fragment. Ale stwierdziłem, że fajna szafeczka. W ogóle kolega Paweł, majster klepkę. Szafeczka na mnie mówią. Ja wszędzie no, szafeczki robię. Bo ma kanał na TikToku właśnie o takiej dokładnie nazwie. No i tutaj jest ciekawostka w postaci obudowy skrzyń biegów, która została wykorzystana jako zlew. Fajny patent. Myślę, że bardzo oryginalne zastosowanie. Ja się zawsze zastanawiałem, gdzie tu jest... A, tutaj jeszcze są wsparniki z kluczy. Napiszcie w komentarzu, jak wam się podoba takie rozwiązanie. No i nie tylko, bo tutaj jest trochę innych też ciekawostek. Rower kosiarka, którego Paweł prezentował właśnie na swoim filmie TikTokowym. Dosyć sporo wyświetleń to wygenerowało. Jeszcze w ramach ciekawostki inspiracji jest koncepcja grzejnika ozdobnego. Ale jak w chacie? Chciałbyś taki mieć? Ja tak, ale żona nie. No właśnie. A wiesz, jak wygląda kompromis z żoną? No, że nie będzie grzejnika. No właśnie. Na uwagę zasługuje wykorzystanie kluczy pozyskanych ze złomowiska do różnych rzeczy. Jako wsporniki zazwyczaj, ale też jako klamka. Całość na kanale Roberta. Nietypowe rozwiązania się to nazywa na YouTube. Pozdro.